Chcę bardzo serdecznie przywitać Was, drogie chórzyści, drogie chórzystki, drodzy chórzyści, na 64. wiosennym zjeździe chórów diecezji cieszyńskiej tutaj, przed, a za chwilę w Kościele Jezusowym w Cieszynie. Cieszę się, że po przerwie spowodowanej czasem pandemii możemy na nowo wspólnie śpiewać, wspólnie wysławiać pieśnią naszego Pana. Chcę bardzo serdecznie przywitać dzisiaj wśród nas zwierzchnika naszej diecezji, księdza biskupa Adriana Korczago, który dzisiaj będzie zwiastował Boże Słowo. Chcę bardzo serdecznie życzyć Wam tego, aby to wspólne śpiewanie było oddawaniem czci Bogu, ale było też dla nas wszystkich budowaniem się w wierze, budowaniem się w nadziei, doświadczeniem Bożej bliskości i Bożej obecności. Kochani, chcę Wam życzyć Bożego błogosławieństwa, radości. Chcę Wam życzyć tego, aby ten tegoroczny zjazd był takim szczególnym, błogosławionym czasem. Skłońmy na chwilę głowy nasze w modlitwie.